czas leci. Czas leci, organizatorzy śpią. Harmonogram. Dzień dobry, szanowni państwo. Myślę, że możemy zacząć nasze spotkanie, naszą uroczystość. I wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu, aby to zacząć. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu. NSZZ Solidarność Region Mazowsze,
Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Region Mazowszy. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność honoruje pana Wiesława Szymczaka medalem 40-lecia NSZZ Solidarność Region Mazowsze za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz związku jego członków. Podpisali Waldemar Dubiński, przewodniczący kapituły i Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze. Warszawa, dnia 31 2020 roku. Szanowni Państwo, Zarząd Regionu Mazowsza NSZZ Solidarność honoruje pana Andrzeja Ciszewskiego medalem 40-lecia NSZZ Solidarność Region Mazowszy za zaangażowanie w wkład pracy na rzecz związku i jego członków. Podpisał Waldemar Dubiński, przewodniczący kapituły i Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze. Warszawa, dnia 31-2020. Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność honoruje pana Bronisława Ptaszka medalem 40-lecia NSZZ Solidarność Region Mazowsze za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz związku i jego członków. Podpisał Waldemar Dubiński, przewodniczący kapituły oraz Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jedne medale pamiątkowe do wręczenia, przyznane przez oddział NSZZ Solidarność w Skierniewicach dla przede wszystkim ramskich działaczy Solidarności. Jeżeli są na sali obecni, zapraszam serdecznie panią Barbarę Karolak, pana Andrzeja Cynkiera, pana Wojciecha Kubę, pana Grzegorza Krawczyka, pana Władysława Dobrowolskiego i pana Grzegorza Jakubowskiego. Zapraszam tutaj serdecznie. Serdecznie zapraszam kolegę Wojciecha Kuba. Kolega Krzysztof Krawczyk, Grzegorz Krawczyk. Kolega Władysław Dobrowolski. Kolega Grzegorz
Jakubowski. Jeszcze sekunda, sekunda, proszę jeszcze sekundkę, dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam na widownię. Szanowni Państwo, pozwolę sobie poza programem oczywiście pogratulować wszystkim odznaczonym, ale również i Państwu, wszystkim członkom Solidarności w imieniu Komisji Krajowej, jak również Zarządu Regionu Mazowsze i oddziału ziemi łowickiej, którą mam zaszczyt reprezentować Solidarność. Pragnę życzyć wszystkim dużo dobrego, wytrwałości w tym trudnym czasie, dużo satysfakcji w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków i działalności na rzecz niezależnego samorządnego związku zawodowego. Dla Was, dla Waszych najbliższych, dużo zdrowia, dużo pogody ducha. I dalej tak trzymajcie, bo dla Was, dla nas, wszystkich działaczy związkowych, Bóg, honor i ojczyzna, to jest priorytet. Dla Was wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Jeżeli też mogę się dołączyć do skromnych życzeń, też gratuluję w imieniu Zarządu Regionu Mazowsze i własnym i w imieniu Rady Oddziału Skierniewica wyróżnionym, a także wszystkim członkom związku, którzy dotychczas z nami są i musimy uczcić pamięcią minuty tych, którzy od nas odeszli. Więc proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych członków, których już nie ma dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Proszę. Cześć i chwała bohaterom! 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 A skoro już jestem przy mikrofonie, to chciałbym złożyć dla wszystkich zdrowych, pogodnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, lepszego, może już bez pandemii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będziemy teraz powoli przenosić się w przeszłość. No, nasze spotkanie jest spotkaniem z okazji konkretnej rocznicy. Przed koncertem zapraszam tutaj do nas pana Marcina Broniarczyka, dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej, który pokrótce przybliży nam wydarzenia sprzed 40 lat. Zapraszam. Kochany mężu, żegnam Cię, Twoja na zawsze Janina. Takimi słowami odpisanymi na szarfie, na pięknym pogrzebowym wieńcu żegnany był Władysław. Zmarł z przyczyn naturalnych 4 czerwca tego roku. Też data symboliczna. Szanowni Państwo, Władysław dożył sędziwego wieku, 96 lat. Na jego pogrzebie nie było tłumów. Został pochowany bez rozgłosu, po cichu, ale na powązkach wojskowych. Grzegorz zmarł 38 lat temu, właśnie w stanie wojennym. Zmarł 3 dni przed 19 urodzinami. 2 dni po skatowaniu przez 3 milicjantów na komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie.
w jego pogrzebie, także na Powązkach, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Czesław, podobnie jak wspomniany Władysław, czy jeszcze nie wspominany Wojciech, ale bardzo znany Wojciech, również doszedł słusznego wieku. Odszedł mając 90 lat. Jemu odmówiono Powązek. Został pochowany również po cichu bez rozgłosu. Szanowni Państwo, to kilka krótkich zdań dotyczy oczywiście konkretnych ludzi. Postaci, o których zawsze będziemy mówić przy okazji obchodów wspominanych dzisiaj wydarzeń. Postaci mniej lub bardziej znanych, niekiedy wręcz emblematycznych, zarówno ofiar, jak i katów. Mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. 40 to liczba, podobnie jak 90. Charakterystycznie jakże wymowne mogą być liczby. Tak sobie pomyślałem, proszę Państwa, przygotowując to dzisiejsze wystąpienie. Charakterystycznie jakże wymowne, bo przecież większość z odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego, za depresję tego okresu, kierujących poczynania tak zwanych nieznanych sprawców, odpowiedzialnych za mordy i zabójstwa stanu wojennego, dożyła sędziwego wieku, nigdy nie ponosząc realnej kary za swoje czyny. Władysław, od którego zacząłem, to generał dywizji milicji obywatelskiej Władysław Ciasnow. Od listopada 1981 do kwietnia 1987 roku, a więc przez cały stan wojenny, był wiceministrem spraw wewnętrznych i szefem Służby Bezpieczeństwa. Podejrzane sprawstwo kierownicze mordu księdza Jerzego Popiełuszki, w związku z czym był dwukrotnie aresztowany w 1984 i 1990 roku. W tej sprawie uniknął kary. Za to w 2019 roku został prawomocnie skazany na 2 lata więzienia za powoływanie do wojska młodych ludzi tylko dlatego, że uczestniczyli w strajkach. Wielu z nich przypłaciło to zdrowiem, byli szykanowani w mrozie, chcieli spać pod gołym niebem w namiotach. Wielu z nich przychwyciło to zdrowiem. Sąd uznał to za zbrodnię przeciwko ludzkości. Jak gdy nie poniósł realnej kary ze względu na stan zdrowia i wiek, nie odbył kary więzienia. Grzegorz, to oczywiście Grzegorz Przemek, 19-letni maturzysta, którego brutalne pobicie, a następnie śmierć stanowią do dziś jeden z najtragiczniejszych symboli stanu wojennego. Podobnie jak brutalna pacyfikacja kopalni węgla kamiennego Wujek 16 grudnia 1981 roku, w której, jak pamiętamy, zginęło 9 górników zabitych przez ZOMO, a 23 został rannych. Szanowni Państwo, stan wojenny niewątpliwie należy do najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych wydarzeń w powojennej historii Polski. Garść faktów. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, nie czekając nawet na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy milicji i służby bezpieczeństwa zaczęły zajmować siedziby regionalnych struktur Solidarności oraz zatrzymywać działaczy związku. Większość Polaków dowiedziała się o wprowadzeniu stanu wojennego z radio telewizyjnego wystąpienia premiera rządu oraz ministra obrony narodowej, jednocześnie szefa rządzącej Polskiej Zjednoczonej Partii Obrotniczej generała Wojciecha Jaruzelskiego, co wielu z Państwa pewnie pamięta osobiście, które wielokrotnie powtarzane stanowiło wówczas 13 grudnia najważniejszy punkt programu telewizyjnego. Aby wywrzeć wrażenie na społeczeństwie, do miejsca największych miast skierowano 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów oraz kilka tysięcy czołgów, transporterów opancerzonych i wozów bojowych. Mieli oni nadzorować przestrzeganie godziny milicyjnej oraz kontrolować przepustki, bez których nie wolno było opuszczać rejonu zamieszkania. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Wprowadzono tryb doradczy w sądach. Szczególnie dotkliwe było wyłączenie telefonów uniemożliwiające m.in. szybkie wzywanie pogotowia ratunkowego do osób ciężko chorych oraz ofiar wypadków. Została powołana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która nawet w świetle ówczesnego prawa była trwałym pozakonstytucyjnym, a zatem de facto nielegalnym.
Najważniejsze decyzje w Polsce w świetle wczesnego realiów ówczesnych podejmowała nieformalna grupa wojskowych oraz funkcjonariuszy partyjnych, nazwana dyrektoriatem. W ich skład obok generała Jaruzelskiego wchodzili m.in. generał Czesław Kiszczak, wczesny minister spraw wewnętrznych, wicepremier Mieczysław Rakowski, czy chociażby generał Florian Siwicki, zmarły w 2013 roku, pochowany wówczas z honorami na Powązkach Wojskowych. Najpowszechniejszą formą oporu w pierwszych dniach były strajki okupacyjne. Władze jednak likwidowały je stopniowo, zakład po zakładzie, przy użyciu milicyjno-wojskowych grup szturmowych, ZOMO, osławionego, co taką właśnie brutalną formę i tragiczne konsekwencje miało w kopalni Wujek. Do niedawna wciąż przedstawiana była wersja, teza, jakoby wprowadzenie stanu wojennego chroniło Polskę przed zbrojną interwencją ze strony Związku Radzieckiego. Szanowni Państwo, dzisiaj według dokumentów, według badań wielu historyków, dziś najnowszych, doskonale wiemy, że Związek Sowiecki w tym czasie nie miał zamiaru interweniować w Polsce. Była realna groźba jeszcze rok wcześniej i na wiosnę 1981 roku. Natomiast w grudniu 1981 roku nie było takiej możliwości. Wiemy natomiast, że generał Jaruzelski bardzo nalegał na to, żeby sowieckie biuro polityczne dało mu gwarancję, że jeżeli on nie będzie miał wystarczająco sił na zniszczenie Solidarności, to armia sowiecka wkroczy do Polski i zrobi porządek. Szanowni Państwo, paradoks polega na tym, że Sowieci takiej gwarancji nie dali. Nie chcieli dać. Świadczy o tym chociażby zdanie ważnej postaci w ówczesnej sowieckiej wierchuszce, szefa KGB, Jurija Andropowa. Zatem to, co potem generał Jaruzelski mówił przez cały lata, że uchronił Polskę przed wielkim nieszczęściem, interwencją sowiecką, jest nieprawdą. Była to zatem desperacja próba utrzymania władzy i komunistycznego ustroju za wszelką cenę, za którą to utrzymanie władzy kraj zapłacił bardzo wysoką cenę. Skutkiem stanu wojennego były nie tylko brutalne represje wobec internowanych, strajkujących, ale także znaczne obniżenie poziomu życia społeczeństwa. Fatalna sytuacja gospodarcza, w jakiej znajdowała się już wówczas Polska Rzeczpospolita Ludowa, uległa dalszemu pogorszeniu. Poziom życia zmalał, a jednym z symboli życia w latach 80., co też wielu z Państwa tutaj na sali pamięta doskonale, stały się kartki na żywność i puste półki w sklepach. Historycy nie są zgodni co do rzeczywistej liczby ofiar stanu wojennego. Można wśród nich wyłonić nie tylko ofiary represji bezpośrednich komunistów, ale także pacjentów zmarłych w oczekiwaniu na pomoc po zawieszeniu łączności telefonicznej. Internowano wówczas blisko 10 tysięcy opozycjonistów. Ofiar śmiertelnych, jak się szacuje, było około 100. Dzisiaj, po 40 latach, wspominając te wydarzenia, oddajemy oczywiście należny cześć i hołd ofiarom stanu wojennego. Grzegorzowi Przemykowi, 9 górnikom z Wójta i wielu, wielu innych. I oddając im należne cześć i hołd, pamiętamy także i powinniśmy pamiętać, że każdy system totalitarny, każda dyktatura, która kurczowo trzyma się swojej władzy dla niej samej, zazwyczaj to wszystko doprowadza do tragedii, taką jak ten stan wojenny. Cześć i pamięci. Szanowni Państwo, przenieśliśmy się troszeczkę w przeszłość. Pan dyrektor nam przypomniał, jak to wyglądało. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na koncert. Koncert przygotowany przy współpracy Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, zespołu złożonego z rawskich nauczycieli Belferbend oraz ich przyjaciół i znajomych z Warszawy i nie tylko. Słowo, muzyka, piosenka pozwolą nam przypomnieć sobie
czas lat 80. Myślę, że pozwolą nam się troszeczkę zadumać nad tym, co się wydarzyło. Na początek wystąpi przed Państwem Cezary Nowak, aktor teatralny z Warszawy. Jego głos można usłyszeć często w filmach dubbingowanych. I usłyszymy piosenkę autorstwa Jana Pietrzaka, ale to nie będzie ta najbardziej znana, żeby Polska była Polską, tylko piosenka pod tytułem Taki kraj. Zapraszam. Pianista, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, koncertujący w Polsce i w Europie, posiadający w dorobku kilka płyt, kierownik muzyczny spektaklu Wieczór Trzech Króli w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym. Taki kraj. Thank you.
Myślę, że warto go wysłuchać. Paderewski to nie tylko pianista wspaniały, nie tylko muzyk, ale również jeden z ojców naszej niepodległości. Krakowiak fantastyczny. Gałąź pod ciężarem zgięta.
Czesław Miłosz ten wiersz napisał w Waszyngtonie w roku 1950, ale jego wydźwięk na pewno jest uniwersalny, ponadczasowy. Teraz zapraszam do wysłuchania utworu, który powstał w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Autorem słów był poeta Krzysztof Kasprzyk, uczestnik tego strajku. Muzykę skomponował Maciej Pietrzyk, który wówczas również przebywał w Stoczni Gdańskiej. Autor słów 13 grudnia przebywał w Berlinie Zachodnim. Nie mógł wrócić od razu do Polski i bardzo długo rzeczywiście nie mógł zobaczyć swojej córki. Piosenka dla córki. Starcy, kobiety, ja
W nocy z 31 października na 1 listopada 1980 roku wybuchł pożar w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie. Zginęło wówczas ponad 50 osób. Czy jest lepsza metafora ustroju totalitarnego niż szpital psychiatryczny? To wydarzenie zainspirowało Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Stworzyli słowa i muzykę. A my nie chcemy uciekać stąd. Roku jako wyraz nieufności do wszelkich ruchów masowych. A
stały się hymnem, pieśnią ludzi i przestały być moje. Mury. Wielkiego charakteru. Nasza odmowa,
niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było jakie. Mokry dół, zamówek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory. Chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak ceny, dialektyka oprawców. Żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Thank you.
Państwo, właśnie przepięknej muzyki. Przepięknej i bardzo, bardzo polskiej muzyki. To był Polonez A-dur, opus 40, numer 1. Fryderyka Chopina oczywiście. Aby mogło być i dobrze, i pięknie, warto pamiętać o słowach kolejnej piosenki, autorem Wojciech Młynarski. Za tę piosenkę otrzymał w latach 80. Nagrodę Solidarności. Powstała w pierwszych dniach stanu wojennego i pewnie wielu z nas pozwoliła jakoś to przetrwać. Róbmy swoje. Opinia, słowa, to grzechy, odpowiadając, że
17. Słowa właśnie już w stanie wojennym, w odpowiedzi na kłamliwą propagandę ówczesnej telewizji, stworzył Andrzej Sowczak. Piosenka stała się songiem nie tylko jednego pokolenia. Myślę, że wielu z Państwa ją zna. Zapraszamy również do wspólnego śpiewania, przynajmniej refrenu. Przeżyj to sam. Patrzysz bez emocji, na przemów czasem ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień i w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, stawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół w rogu i przykuł. Sam
Dziękuję bardzo. I pana jeszcze przedstawić na welfer, pani Danuta Dębska, pani Elżbieta Kliczak, pani Monika Mierzeńska i pan Grzegorz Kliczak. Towarzyszyła Państwa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Dany Mazowieckiej pod kierownictwem Marcina Zarzyckiego. Przy fortepianie Marcin Pawłowski i pan Cezary Nowak, który wysłał nam pierwsze wydarzenie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo tylko że wiesz, to fajnie z tymi łukami, dlaczego mi się to...